to co? Ja wszystkich, z tej strony Miński Farmer. Dzisiaj jestem na opryskach. Jak mnie wiecie, my tam nie używamy oprysków, ale to rzadko. Dlatego, że dzisiaj mam możliwość być u swojego sąsiada po prostu na opryskach. Widzicie, wszystko jest sterowane z kabiny. I no co, w nowym dojcu siedzę. Włączamy opryskiwacz i pryskamy. Podoba. No ładnie, to przecież to wygląda. Bardzo ładnie. Wygląda. Chyba nie wygląda na to, że ma zbytnio jakieś piaseczki. Tutaj są jakieś piaseczki na tym polu, czy nie? To ogólnie jest lepsze na tę ziemię. A, rozumiem. Nie, rozumiem. Jest lepsza ziemia. No wiem. My sami tu wiemy na bazie naszego szczególnego pola. Jest lepsze, jeszcze się nie kłosi, czy nie? Jeszcze no tak. One ma chwilę. A tam, gdzie jest słabszy kawałek, to już włosy wystają. No. Gdzieś płaci, to się pokazuje ciśnienie i aktualny wydatek, jaki lejemy, tak? Tutaj i prędkość. Przepływomierz, ile litrów na minutę idzie do pryskiwacza i prędkość, tak? Mhm. I koleczka sobie ładnie idzie, tak? Za opryskiwaczem. Zaraz trzeba by było robić poprawkę. Gdzie mocniejsze zboże, to też się no tak. Kłosi. Czym mocniejsze zboże, tym później kłos wychodzi. No tak. Widzicie, to jest taki kawałek trochę słabszy i tam już kłosy wyszły. No właśnie. Ale równe pole, to nawet nie trzeba do tego patrzeć. Na razie belkę ustawić i ona sobie już sama chodzi. Ona już sobie, na uwrociach czasami potrafi się przychylić, ale zaraz jak się na prosto wjedzie, to ona już no właśnie. Do swojego ustawienia. No tak, fajny wiatr, ucich już. No tak, nie masz takiego strasznego wiatru jak wcześniej w południe. No właśnie. I o to chodzi. Wiesz, idealny, no po prostu opryskiwacz precyzyjny.
teraz po obrezkach przydałoby się go umyć, co? Wszystkie masz tak, żeby umyć. A i trzeba go odstawić już. Dwiaty, tak? Tak, no będzie stał, to już nie będzie stał. Dzisiaj już nie będę więcej niż tryską. No tak. W sumie racja. Więc co się już... No, jedziemy na wałku tym Eco, 1400 obrotów na silniku. Masz prędkość wałka, to jest. 460 obrotów. W zupełności do opryskiwać wystarcza. Większej nie trzeba. Rozumiem. To jest takie gęściejsze jeszcze, co nie na końcu. Tak. Trochę za wcześnie. Trochę za późno, co? Co tylko w zasadzie? Już tylko teraz ci rolnicy, którzy mają zwierzęta, teraz zaczną się na kosy i tyle. A u was to już kombajn trzeba będzie szykować za niedługo, prawda? No, to już szóstą sekcję odpalasz. Samo poziomowe. Nie, ja tutaj nie mam, można wiesz, można było wziąć. Dokupić, wiesz, masz na belce montowane czujniki. No tak. Tam gdzie pojedzie. Lanca, nie wiem na jakiej zasadzie. No tak. Mierzy ci odległość od łanu i belkę samą jakby wiesz poziomuje, czy nie? No tak. To jest trochę droga impreza już. No tak, w sumie rację. To już lepiej niż wychodzić z ciągnika i rozkładać, co nie? Tylko tej miękkiej osi brakuje, co nie? Nie wiem nawet czy o popsie jak była ta miękka oś w tym ciągniku. No. To jest mały model, nie wiem czy oni robią na małe modele. No tak. Niebieskie chyba zgaduję, czy jak? Żeby no właśnie, pryska. Ale to tak nie wiem, ja widziałem porównanie, że dla mnie to takie światło. Ja,
takie normalne jest lepsze, takie białe, takie typowe. A, rozumiem. Niż te niebieskie, tak? Wiem, że są niebieskie te lampy do tych ubryskiwaczy. No mam wrażenie, że one są strasznie drogie tylko dlatego, że są do ubryskiwacza. No tak. Tu chyba masz rację. I ona kosztuje 150 zł. Jedna, albo 200. Niż takie zwykłe LEDy, co? No, ale dobrego LEDa mogę za 70 zł kupić. No właśnie. Wtedy to nawet po nocy będzie można pryskać sobie, co nie? No, jeśli to nie wiem, gdzieś tam wyjdzie pójdzie, to może sobie w nocy pojechać. No tak. I też przeżyto zimę. Tak. Na dołku jeszcze się nie kłosi, bo jest jeszcze lepsze, mocniejsze. No tak. Takie są żółte, takie przybawienia na liściach. No to właśnie. To już jest oznaka choroby. Jakiej? Grzyb? Septoriozy. Grzyba, tak, grzyba. A. No widzisz, takie końcówki są żółte liści. No tak, widzę. To septorioza. I on wtedy jak zaatakuje, to roślina nie nalewa tak ziarna, bo liść flagowy odpowiada głównie za nalewanie ziarna w roślinie. Rozumiem. Ciągnik 110 koni, no i 51 10G plus Woprol 3000 litrów. I to wszystko? No u nas w jedniku. Pryska. I to nawet na spokojnie. Wiesz, moglibyśmy szybciej nawet jeździć, co nie? No tak, ale nie ma sensu. Nie widać, co nie miał septoriosa, ale tam na dołku to było dobrze widać. No tutaj jeden coś tylko widzicie. Dobra. Wszystko składa bardzo dobrze. To na razie na wiosnę 2020 to na razie koniec. Teraz to dopiero na jesień, na żniwach trzeba będzie z niego wyciągnąć. Żeby mieli kopasem robić tutaj na polach. Thank you.
nie powiem. To już by było... Idziemy na drugie pole. A, na trzecie tutaj, tak? No nie, to tam... O. Tam jak na drogę na metro, czyli tam muszę dokończyć. Wczoraj tam zabrakło mi. I jeszcze jedziemy tam. Rozumiem. Czyli sobie jeszcze trochę... Czyli jeszcze sobie trochę posiedzę. Będę mógł... Zobaczę, gdzie ta maszyna pracuje po prostu. Teraz już pracę w kopalni kończą, to no dobrze, że wiesz, w kopalni pracę skończyli, to teraz tam Tatra nawet się nie będzie kręciła. Jeszcze tylko mu został sprawdzić go, jak będzie zakładał się z przyczepą tak na dłuższą metę, prawda? Często się przyczepę już ten, wyziłem, wiesz, ten. No na i jak? Przyczepę naładowałem 11 ton 200 kilo. O. No i dało sobie radę, naprawdę. No to dobrze. Wyjechał tam od wujka z podwórka i tutaj, no śmigło naprawdę jest okej. Okay. Więc można śmiało ładować, ile wiedzie, tak, że na porę. No wiadomo, że ostatni przejazd, ostatnie sypania, żeby... Jeżeli drogi były tak na twardym, a nie na jakimś piachu albo na jakimś bagnie. No właśnie. I żeby nie pod górę gdzieś mocno. No tak, masz rację. Zobaczymy jeszcze jak... Pewnie w tym roku to będzie tylko Masej kursował i Deutz, co? Albo Masej już nie będzie tam prawie... Nie, wiem, gdzie będzie jeździć. A. Dobrze ją zrobili na tym odcinku, a tam dalej to dalej kociłby.
Masz, a jednak nie skończyli jej w 100%. No i tu już kopalnia. Tylko tej osi miękkiej brakuje. Właśnie go podskakuje przez to, nie sobie, że oni dosyć krótki. A ta, masz rację. O, i tu wjeżdżamy już. Jest krótki, dlatego skacze jak piłka przecież, jak jest nierówna strona. No tak. Czasami jakiś, jeszcze można powietrze z przodu trochę upuścić. No tak. Ale opony wtedy będzie bardziej jadne. A tego by się nie chciało. Żeby po roku zjadło opony. Chyba jeszcze po wczorajszych deszczach te kałuże. Mamy, tutaj generalnie się ładują ciężarówki, jak wam powiem. Tutaj jest zjazd do kopalni. Jechałem tym dużym dojcem z miękką osią, to a, bo wy mieliście tam na dzień test tego dojca. A, no, bo nie, widziałem, jak on jeżdżał. Spółkiem zaszczepiony. Piątką. Nie, czwórka była. Czwórka? Tak. O, no ale dobrze. O, jest i już nasze pole. O, tutaj o ten kawałek. My w tym roku połowę sialiśmy, bo wiesz, tam z piaseczek. A tam z tyłu co? To jest tam nic, ugór. Pół na pół. Pół hektara pół hektara ugoru, pół hektara rea pszenżyta. Rego tablet. W zasadzie to już my tylko tutaj zostaliśmy, tutaj na wygonie uprawiamy, już tylko my, ja ci tak powiem. Odremontować, już powinno fajnie zremontować. No w sumie myślałem, ale szczerze przyznam,
ciągle jest taki pomysł, ale jakoś się nie śpieszy. Że przedam wolę taką, jak jest. Chociaż wydaje się taka bardziej, wiesz, oryginalna, taką jak kupiliśmy, taką jak dziadek kupił do niego, taka niech to stanie już. Chociaż że sobie myślę, żeby już jak będę, chociaż że myślę, jak, że jak u siebie będę chciał już kupować jakiś mały opryskiwacz, to wiesz, trzeba będzie zastanowić się nad zmianą kabiny na szczelniejszą. Bo w masetce to jakoś tak nie wypada, co nie? Prawda? No tak. A, tutaj widziałem. Na pewno sobie lepiej raczej setor z talerzówką, co nie? Bo to chyba głównie nie dlatego też chcecie nowy ciągnik, czy też nie dlatego, bo talerzówka, prawda? Czy... Nie, setor z talerzówką sobie to jest idealny sprzęt do niego. No dobra, ale problemy tam u nas pod skórek ten nasz to ma. Znaczy nie, bo nie, znaczy nie, z wyjechaniem? No tam z wjechaniem. Ostatnio jak ten talerzował, to widziałem, że jak twój tata wjeżdżał pod górkę, to miał problemy. Nie, ogólnie ona nie jest ciężka strasznie. On tylko 2700 waży. I on sobie z nią świetnie daje radę. Tylko a nowy traktor chodzi o to, że... Żeby komfort. No komfort raz, no... Jak siedzieć w tym ciągniku przez 2 tygodnie po 10 godzin, czy tam więcej, to no to tak. No w sumie racja. Tutaj ja mogę siedzieć i 3 dni. Po 2-4 na dobę, ja się czuję. No tak, racja. Tam jest gorąco, jest klimatyzacja, jest cichutko. No tak. Nic nie zgrzyta, nic nie warczy. No właśnie. Ty masz ciszę. Spokój do ojcu. No, patrz, wytyczy już trasę maratonu. Tutaj jakiś mały kawałek został do wypryskania. Nie, tam coś ciężko jest. A. Nie cało, ale wiesz, tu wczoraj mi... Deszcz zgonił. Ja tylko zrobiłem tą ścieżkę i zaraz deszcz spadł i chcę poprawić. No, rozumiem, po prostu zgonił ciebie. Chyba jest opuszczane, jest, nie? To musimy na koniec pola jechać. No tak. Koła do niego kupić. No.
to szczerze przyznam, było dobre, jak do nawozów czy do... One na te pierwsze zabiegi to wszystko jest w porządku, bo to jest może i tak oboka się podniesie później. No tak. Ale teraz bym połowę mniej nagiął po prostu. No właśnie, i też założyć o to chodzi. Na przykład na maj, czerwiec, wąskie koła, chwila roboty. No ale właśnie. Mniej się pognięcie, tak samo takie koła główki skiważy, żeby było wąskie. No tak. Niektórzy tak montują. No tak, no trzeba poszukać, może jakiś używany co parę złotych kupić. No właśnie. Nie muszą być jakiś tam super bieżni, no bo właśnie. To przeważnie jest sucho, tak? No, a nie mokro. Chociaż, że ostatnie dni pokazały co innego. I też to jest przyjemne, że to nie jest takie wcale złe. No tak. Jednak wapnowanie robi dużo. No tak, w sumie racja. Jak się pH ureguluje, to to może chce rosnąć. No to widać. Jak tam wy to skracacie zboże, żeby mieć... Jeszcze nie skracam, w przyszłym roku będę czynił. O! Bo jeszcze za mało azoty jest, tak, żeby skracać. Czyli w przyszłym roku będziesz dopiero zaczął niż robił skracanie. No jakoś tam ten... Może nie skracać, a bardziej usztywniać jakimś tam modusem. Mhm. U nas ze skracaniem trzeba bardzo ostrożnie, bo można sobie przypalać. Przyjdzie okres bez deszczu i będzie problem. Problem, no tak. I tam na kombajnem nowym chyba nie, jeszcze się nie zastanawiacie. Ale w sumie po co, bizon dobrze, że... No ale... To za droga zabawa. Co nie? To jest wszystko, lecisz na jednej sekcji, tak? Tak. A obrzydziłaś po swój rozdział. Aha. A to tamto. Na górze. No wiem. Rozumiem. Tylko w przyczepie jest potrzebne. Tam jest rozdział, że na górze. A, widzę. Tam wszystkie węże wychodzą. No, rozumiem. Już widzę. Tutaj tylko da się wjechać z tamtej strony. Już nie chcę wjeżdżać. No tak. No i jeszcze coś tam zostało. A, dopiero teraz zaczynamy zabieg. Tamta ścieżka była zrobiona, tu nie było zrobione. A. I już jedziemy do końca, bo do tego kamienia mi wczoraj wystarczyło z tamtej strony. Deszcz. No wiesz, skończyłem zabieg i no i też zaraz spadł po 15 minutach i no, mam chyba trochę osłabił, zmył trochę ten środek, na pewno. No właśnie. Jedziemy już do końca, ile nam starczy, tak? Zobaczymy sobie jak to będzie wyglądać. Jak w ogóle coś da czy nie?
zobaczymy ten efekt, czy ten deszcz po prostu zmyje, zmywa środek, czy nie zmywa. Będzie widać, czy ta ścieżka z jakaś różnica jeszcze nie ma. No to. No tutaj widać, że już Sartorioza nieźle wychodzi. Zależy tylko od jak będzie się no, to napełniało. Tak, zobacz jak opada szybko. Już było 30 i chyba jest tylko 9 bar, co nie? Nie daje rady po prostu. Nie ma wody, pompa nie kupuje tyle, jak powinno. No dobra, wypuskamy to, co jest. I do domu. W trybie automatycznym mu będzie pikał zaraz, co nie? Że za mały wydatek jest po prostu. Że pompa nie wyrabia. Rozumiem. Takie jakieś kropki, tam kropki sobie pomału. No tak. Trzeba pokazuje 52 hektar. Ile nie ma? 0,1 bara. No skończy nawet nie ule, a już przepływamy już pod zakresem skali, co nie? Koniec. I do domu. Teraz składamy i do domu i tylko tyle. No, ale słupy to najgorsza rzecz, co nie? Co? Teraz zostaje już tylko wrócić do bazy. Zatankować. Umyć sprzęt i tyle. Co nie? Wszystko. Na razie. Że do tej pory. Thank you.
tym roku będziesz sypał gdzieś wapno, czy nie? Tak, tak. A. W tym roku pewnie Dojc będzie jeździł z... Tak, Dojca proszę, wezmę mały, ten 1000 włączę. Będę pyrkam na 1000 obrotów i będę jeździł sobie. No tak, to w sumie dobrze. Na normalnych, co nie? Czy na eko? Nie, na eko. Czy to masz, wiesz jak zaksa? Żeby też tego rozsiwacza nie rozerwać, tak? I do dużych obrotów nie dać. No tak, w sumie racja. Dam mu 1000 obrotów, to się rozleci. Na dwie części! Dobra, to co? Ja będę już kończył dla was tego vloga. Wierzę, już no opryskane generalnie i co? Trzeba kończyć. No to co? Trzymajcie się. Cześć. Z tej strony był Mielnicki Farmer.